do domu państwa Kleczyńskich weszli stary cechmistrz wraz ze swą małżonką, pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, amen. Witam pana cechmistrza i wszystkich miłych gości. Bóg zapłać za powitanie. Szanowny panie cechmistrzu, ustępując dobrowoli zgodności cechmistrza, które pełniłem przez 20 długich lat, w ręce twoje, bracie miły, oddaję skarby cechowe, żebyś ich strzegł jak oka w głowie. Insygnia te to rzecz święta, po dziadach i pradziadach dziedzictwo nasze bezcenne. Poznajmy dokładnie cechowe insygnia. Obraz patrona cechowego świętego Mikołaja z Tolentynu, autorstwa żywieckiego malarza Jana Fignowskiego z roku 1802, niesie starszy mistrz kunsztu piekarskiego Stanisław Ostrowski z ulicy Komorowskich. Jakże wspaniały to był święty Mikołaj z Tolentynu, włoski zakonnik żyjący na przełomie XIII i XIV stulecia. Urodził się jako pierwsze dziecko niemłodej już pary. Mikołaj mieszkał w Tolentino, głosił Ewangelię na ulicach. Przez 30 lat opiekował się wyrzutkami i złoczyńcami, ale co najważniejsze, uzdrawiał chorych poprzez rozdawanie im chleba świętego Mikołaja, nad którym wzywał błogosławieństwa Maryi. Na obrazach zwykle przedstawiany jest z koszykiem z bułkami. Ladę cechową niosą zacni mistrzowie cechu piekarskiego Stanisław Dubowski i Władysław Gałuszka z ulicy Kościuszki. Lada, skrzynia naszego cechu, w niej nasz nowy cechmistrz przechowywać będzie dawne cechowe dokumenty, nadania i przywileje, pieczęcie oraz, to co najważniejsze, majątek cechowy. Księgę cechową niesie znamienity mistrz cechu piekarskiego Julian Studencki, Ulinek z Wyszymieścia. Księga cechu żywieckiego piekarskiego to przecież Biblia każdego piekarza i braci cechowej piekarskiej. W niej znajdują się najważniejsze zapisy. Tam odnajdziemy obowiązki, prawa i statuty braci cechowej braterskiej, jak i podpisy dawnych i ówczesnych cechmistrzów. Cechową pasyjkę niesie znany mistrz cechu piekarskiego Karol Janosz z Wyszymieścia. Dawne pasyjki, cechowe krucyfiksy to rzecz święta. W czasie posiedzeń cechowych wszystkim mistrzom pasyjka będzie zawsze przypominała o obowiązku podejmowania sprawiedliwych uchwał i wydawania zgodnych z prawem wyroków. Wilkom, słynny puchar cechowy, niesie zacny mistrz cechu piekarskiego Adam Chyliński-Chyła z ulicy Zawodą. Z
Za chwilę wilkom nasz po raz pierwszy wzniesie w górę nowo wybrany cechmistrz, Ferdynand Kleczyński Kleta. Znak cechowy niesie dawny cechmistrz cechu piekarskiego Andrzej Moliński Mola z Rynku. Tenże drewniany znak cechowy to bardzo ważny przedmiot pełniący od zawsze rolę powiadamiania i zwoływania schadzek cechowych. Znak żałobny wzywał rzemieślników do udziału w nabożeństwach odprawianych za dusze zmarłych. Pradawne godło cechowe niesie zacny mistrz, prezes asysty żywieckiej Zdzisław Staszkiewicz z Japanów. Na godle tym nasi przodkowie umieścili datę powstania cechu piekarskiego w Żywcu Anno Domini 1598. A więc nie tylko 750 lat żywieckiego grodu, ale i 420 lat historii i tradycji cechu piekarskiego w Żywcu. Piękne to nasze starodawne godło, gdzie dwa lwy dumnie podtrzymują żywiecki precel, na którym umieszczona została korona królewska na pamiątkę królewskiego miasta Żywca Jana II Kazimierza Wazy, króla polskiego i właściciela dawnego państwa żywieckiego. Ważny moment naszej uroczystości. Przekazanie ostatniego insygnia, godła cechowego. Mistrzowie ustawieni półkolem z dawnym cechmistrzem w środku naprzeciw nowy cechmistrz. Do godła podchodzi dawny cechmistrz i razem podchodzą do nowego cechmistrza. Dawny cechmistrz Andrzej Mola Moliński po przekazaniu godła cechowego takimi oto słowy zwrócił się do uczestników przenosin. Skarby cechowe przeniesione. Jestem przeświadczony, tak jak i wszyscy tu obecni, że składam to wszystko w godne ręce i ofiarne serce. Znamy Cię, Panie Cechmistrzu. Panie Ferdynandzie Kleczyński, z prawości i zacności uchwaliliśmy, żeś godny tego zaszczytu i że go będziesz sprawował po ojcowsku i po obywatelsku ku chwale Polski naszej i cechu, a pożytkowi jego członkom. Na ostatku tedy zalecam, abyście cechu prawa albo artykuły w tej oto ladzie przechowywane, a nam przez królów i szlachetnych dziedziców miasta nadane, nienaruszone zachowali i niemi się pięknie rządzili, broniąc naszych wolności, ażeby nasze prawa pogardzane nie były i nie zadał nam ktoś. A wasze prawa niby pajęczyna, bąk się przebije, a na muchę wina. Czego też życzę, to żeby ten cech kwitnął i ludzie w nim godni i zacni bywali, którego by na urzędy wszelkie onych promowali, co by zacnością i ozdobą cechu naszego było. Nowy cechmistrz, niech żyje! 100 lat! 100 lat! 100 lat!
mowę.